A masz yy, yy, czasami tak, że jednak w głowie, którą musisz mieć całkowicie zresetowaną, no, no bo jesteś skoncentrowany na tych, co mówiłeś, na tej kurcze machinerii, yy, jednak niesiesz w sobie w jakiś sposób problem, nie wiem, no z domu, skądś i, 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 i jak z tym sobie radzisz? Jasne, jestem człowiekiem, tylko człowiekiem, ale staram się jednak walczyć, można powiedzieć, też ze sobą, choć nie jest to idealne określenie, bo ta walka z reguły mi się udaje. Ja mam duży support ze strony rodziny. To jest bardzo ważne, że wyjeżdżasz z domu i wiesz, że tam wszystko działa, że tam jest wszystko uporządkowane, że tam dostajesz to wsparcie właśnie z tamtej strony i że. Ja też staram się zadbać o moją rodzinę. Kiedyś wyjeżdżając na Ride, to było kilka lat temu, jeszcze jeżdżąc w Mistrzostwach Europy, spisałem testament przed sezonem, Nie no. żeby, żeby móc wykonywać swoją pracę najlepiej jak potrafi, ale też wykorzystywać swój umysł. Nie chciałem, żeby coś mnie blokowało. Chciałem mieć te sprawy uporządkowane i do dziś tak zostało wiesz że, że zdając sobie z tego sprawę że właśnie to jest sport o takim podwyższonym ryzyku który uprawiam choć e, wszędzie może wszystko się wydarzyć tak naprawdę musimy sobie zdawać z tego sprawę i kochać życie ja jestem człowiekiem który uwielbia e, i kocha e, życie bardzo doceniam to co mam też moi rodzice e, mnie chyba tak wychowali trochę to wyssałem z mlekiem matki można powiedzieć ale właśnie, żeby mieć czystą głowę i jechać jak w tym tunelu, to wszystko zaczyna się w moim domu. Już nie tylko w moim mieście, ale wychodząc z domu, zamykając drzwi, muszę wiedzieć, że tam jest wszystko tak jak trzeba.